5 listopada w hotelu Szyndzielnia w Bielsku-Białej miało miejsce spotkanie w ramach otwartego dyżuru poselskiego z posłem na Sejm Przemysławem Drabkiem. Gościem spotkania był również profesor Przemysław Czarnek. Naszym zadaniem dzisiaj jest obudzić ten elektorat prawicy konserwatywny, który jest w większości. Polacy mają konserwatywne poglądy, Polacy mają szacunek do swojej tradycji, Polacy mają szacunek do swojej historii i chcą być dumni ze swojej polskości, tylko są z niej w cudzysłowie leczeni, mam nadzieję nieskutecznie, przez dzisiejszą władzę. My jesteśmy po to, żeby ożywiać w nich dumę z polskości i aktywność, tego potrzebuje demokracja polska. A czym się powinna różnić kadencja następnego prezydenta, właściwie sposób sprawowania władzy od obecnego prezydenta? Ja nie chcę oceniać w żaden sposób negatywnie tej obecnej prezydentury. Ona dała wiele dobrego Polsce. Jak wiadomo, miałem i ja swoje, że tak powiem, różne historie z panem prezydentem Andrzejem Dudą, ale bardzo się szanuję, ogromnie szanuję pana prezydenta i dziękuję mu za tą pracę, która już została wykonana przez ponad 9 lat i za tą pracę, która będzie wykonana przez parę miesięcy, a każdy prezydent ma swoją wizję i swój sposób działania. Myślę, że w tej konkretnej rzeczywistości bardzo trudnej, tej złożonej międzynarodowej i tej złożonej wewnętrznej, wymagana jest jeszcze większa aktywność prezydenta. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej to jest ofiara walk, mówię o urzędzie i o jego usytuowaniu w strukturze organów państwowych. Ofiara walk nieodpowiedzialnych ludzi w latach 90. Ci nieodpowiedzialni ludzie najpierw pisali konstytucję przeciwko Wałęsie od 93 do 95 roku i odbierali mu kompetencje. Po czym, kiedy niespodziewanie wygrał Kwaśniewski, który te kompetencje odbierał, będąc szefem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, nagle ta sama komisja, tylko już pod inną wozą, bo ten został prezydentem, temu prezydentowi zaczęła przywracać te kompetencje. I tak zatrzymali się po drodze w systemie, który później konstytucjonaliści nazwali zracjonalizowanym prezydencjonalizmem z elementami, zracjonalizowanym parlamentaryzmem z elementami prezydencjonalizmu. Nie ma takiego pomylonego systemu rządów nigdzie w Europie i na świecie jak w Polsce. I nie jest to wytwór polskiej myśli konstytucyjnej, tylko nieodpowiedzialności polityków, którzy uchwalali tę konstytucję. A byli to politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo myśmy byli przeciwko, jak Państwo pamiętacie, ze względu na ten pokręcony system rządów. I w tym pokręconym systemie rządów prezydent, chociaż jest głową państwa, chociaż jest silniejszy niż prezydent w Niemczech, we Włoszech, czy król w Hiszpanii, czy królowa w Wielkiej Brytanii, bo ma swoje kompetencje, chcesz zawetować ustawę, która jest absolutnie szkodliwa i to robi pan prezydent, czy na przykład zwoływać rady gabinetowe, czy na przykład składać swoje projekty ustaw, czy na przykład prowadzić Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to jednak nie ma takich kompetencji, o których pan mówi. Skrócenie kadencji, rozwiązanie parlamentu może nastąpić tylko w trzech przypadkach. To jest wówczas, kiedy nie jest wybrany rząd, to jest wówczas, kiedy nie jest uchwalony budżet w terminie 4 miesięcy i to jest wówczas, kiedy sam Sejm większością 2/3 głosów się samo rozwiąże. Nie ma takiej możliwości, że prezydent wstąpił na urząd i powiedział: Tusk już nie rządzi. My musimy do tego doprowadzić. Sprawną działalnością nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która to działalność będzie skuteczna i natychmiastowa w wyniku pięknych, zwycięskich wyborów majowych w przyszłym roku, po to, żeby skruszyć do końca już zmurszały mur koalicji 13 grudnia i doprowadzić do zmian politycznych jeszcze w tym Sejmie, jeśli to się będzie podobało nam wszystkim, a jeśli nie, to do przedterminowych wyborów dzięki głosom części koalicji 13 grudnia. I to jest zadanie nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prawicy, który na fali pięknego zwycięstwa majowego doprowadzi do zmian władzy jeszcze w przyszłym roku, bo nie ma co czekać. Bo każdy miesiąc. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.